wami. Niedobry, cóż to ma znaczyć? Jan zajęty interesami. Ekonomia mu w głowie. Opiekujcie się mamą. Jakiś czas mnie nie będzie. Jurku, ja tego słuchać nie mogę. A jednak do tej myśli przywyknąć wam trzeba. To jakiej myśli? Że nadszedł czas, żeby z tego, co najdroższe, uczynić trzeba ofiarę. Julku, czy ty mówisz na serio? Miał, żeby żartować? Wszędzie, jak Polska długa i szeroka, krew się nasza leje. Możemy pozostać w tyle? Dość, że lat 30 żeśmy tu cicho siedzieli. Dziś trzeba zmyć tę plamę. Jaką plamę, Julku? Już ci to plama siedzi spokojnie i bezpiecznie, gdy inni za nas biją się i giną. To plama nie chcieć się poświęcić. A kiedy kosztem niezliczonych ofiar wszystko skończy się szczęśliwie, jakim czołem moglibyśmy dopominać się tej cząstki szczęścia i swobody, okupionej krwią i łzami, które nie z naszych ran, nie z naszych oczu płynęły. Boże drogi! Siostrzyczki, zawsze miałyście serce i rozsądek. Teraz w walce o wszystko, co najdroższe, nie osłabiać naszego ducha, ale pokrzepiać żeście powinny. Waszą rzeczą modlić się. To co dzień czynimy z głębi serca? To dobrze, ale przy tym potrzeba jeszcze, i właśnie z tym do was przyszedłem, trzeba na gwałt robić szarpie i przygotowywać bandaże. Szarpie, bandaże, o mój Boże! Tyle ich dziś potrzeba. Ale powiedz, że to nie dla was, że tu się nic złego nie stanie. Powiedz, że nie pójdziesz bić się. Ty nie padniesz, nie skiniesz. Nie wiem. No ale gdybym nawet i padł na polu chwały, no, cóż by mnie lepszego spotkać mi? Mówiłyście, żem słabego charakteru, że opierać się nie umiem. Nie wiem, co by było, gdybym trafił na złe towarzystwo. Może zniszczyłbym ojcowiznę, stracił cześć i dobrą sławę. No powiedzcie, czyż nie stokroć lepiej... Nie kończ, nie kończ! A z drugiej strony pomyślcie, jeżeli jak Dawid, bez oręża prawie, obalił tego Goliata, wywalczymy sobie ukochaną ojczyznę. Jakie szczęście, jaka chwała! O siostrzyczki, siostrzyczki, czy nie płakałybyście gorzkimi łzami, gdybym przez zgrzybiały rozsądek mego brata do sprawców tego szczęścia nie należał? Gdy cię tak mówiącego słyszymy, to nasze serca dziwnie rosną, a dusze nasze unoszą się do nieba. Ale czemu brat nasz Janek widzi to inaczej? I też mówi tak mądrze, tak prawdziwie, że słuchając go przyznajemy jemu słuszność. Już wierzyć mamy. Wierzajcie sercu waszemu. Już? Jakże godziny lecą. No znowu uciekasz? Muszę śpieszyć, czekają na mnie. Któż czeka?